Cześć, witajcie na kolejnej wyprawie. Dzisiaj postaram się złowić jakiegoś szczupaczka. Będę łowił na trupka głównie. Będę też łowić na tławik. Na tławik będę łowić na rybę słodkowodną, czyli płoć. Znaczy płoć będzie przynętą na szczupaka. A z gruntu myślę, że na początek użyję kebaba, czyli zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Nakłada się takie kawałeczki na taki przypon, nie cała ryba, tylko tam różne kawałki ryby. Często to jest bardziej skuteczne, bo tam wydziela jakieś soki i w ogóle cała ryba, wiadomo, jest zamknięta, wydziela to jakby powoli, a z takich kawałków wydobywa się to szybciej. Do tego dam jakiś kolorowy, czerwony pop-up, tak żeby unosiło to na dnie. No i zobaczymy. Pokażę wam zestawy, jakie będę dzisiaj stosował. Czyli tak, tutaj używam rurki antyspontaniowej, ponieważ tam, gdzie łowię, jest dużo kamieni. Gdy założę tylko krętnik i ciężarek, często gdzieś mi to tam między kamieniami utknie i później po prostu ciężko jest, można stracić cały zestaw. Jak używam rurki, wtedy to tak jakoś czasami na tych kamieniach, między kamieniami, na tej rurce zawiśnie i ciężarek nie wchodzi gdzieś tam głębiej. To jest przelotowe. No i dalej, tak jak zwykle to robię, mam taki bezpiecznik, żyłki. W razie zaczepu reszta zestawu zostaje cała, tracę tylko przypon. Przypon, stalka długości 25 cm, zakończona kotwicą. Kotwica bodajże numer 2, dosyć spora. I tutaj do ramienia jednego kotwicy dołączyłem jeszcze taki kawałek, około 8 cm stalki, na który będę nakładał te kawałki tej morskiej ryby. Będzie to tak zwany kebab, zaraz wam pokażę. Tutaj dałem taki koralik, żeby to nie schodziło do samej kotwicy, tylko tu się zatrzymywało. No i można założyć różnie, zależy, można więcej, mniej, wedle upodobań. Igła jest do tego potrzebna, po prostu przewlekamy przez rybę. Jakkolwiek. Można też użyć głowy ryby. Żyje. Dużo soków jest w głowie właśnie. No i to wszystko. Mam tutaj zakończone taką pętelką. Wszystko to nadziewamy. Można jeszcze kawałek jakiś dorzucić. Dorzuciłem i tak to wygląda. Później za tą pętelkę, która mi zostaje, zrobiłem też ze stalki takie podwójne wypornościowe kuleczki czerwone, złączone ze sobą. Po prostu zawinięte to wszystko stalką i na krętniku to jest, jednoramiennym, z takim zaczepem, czyli te jedno ramię, żeby zaczepić za tą pętelkę, która mi została na tym przyponie do kebaba. Po prostu zaczepiamy to w ten sposób. To wszystko powinno nam nosić na dno. Drugi mam taki, nie wiem, gdzieś mi tutaj uciekł. O, mam. Drugi mam pojedynczy, troszeczkę większy. Jak to jest za mało, podnosi na dno, można użyć większego. Można to zmieniać, tak samo owinięte jest stalką, krętnik taki zamocowany. To szybkie zmiany jak.
No i już mamy zestaw na kebaba, można powiedzieć, gotowy do zarzucenia. Zawsze przy samym brzegu sprawdzam, jak mi się to w wodzie zachowuje, czy nie idzie za bardzo wysoko. Po prostu dobieram taką kulkę, która mi podnosi na odpowiednią wysokość, czyli ten pływak. Pływak czerwony musi unieść to, powiedzmy, tam 20 cm, myślę, maksymalnie na dno tego naszego kebaba. No nic, sprawdzę przy brzegu, jak to pływa i zarzucam. Będę też nęcił. Mam tutaj kawałki ryb. Rzucę kilka kawałeczków pokrojonych ryb. Mniej więcej takie kawałeczki morskiej ryby. No nie tylko morskiej, mam też słodkowodne. Rzucę kilka kawałeczków. Może tutaj gdzieś się zakręci więcej tych szczupaków. Zobaczymy. Nie zdążyłem dobrze rozłożyć wędeczek. Już na jednej mam branie. Będę zacinał. Coś tam jest. Jak zawsze używam rękawicy. Nie jest zbyt duży. No proszę, tak wygląda. Kurczę, na pontonie nie ma tyle miejsca. Trzeba sobie jakoś radzić. Proszę. Nie będę go mierzył, nie jest jakiś tam okaz, ale ładny. Wypuszczamy go szybciutko, niech sobie pójdzie. Troszeczkę wychodzi za chmur. Ogólnie jest dosyć pochmurno. Gdzieś tam te słońce jest. Właśnie tutaj na szczupakach są takie. No nie wiem, czy to widać. Takie pasożyty. Zostają na macie później takie pasożyty. Jak właśnie poprzyczepiane, sporo jest tych pasożytów. No i dobra, pokażę wam zestaw, jaki używam na rybę słodkowodną, czyli płotka jest przynętą tutaj. To jest normalnie ciężarek zastopowany dwoma stoperami, żeby się nie przesuwał. No tutaj ruchomy spławik, wiadomo, stoper jest dalej do ustawiania gruntu. No i tutaj mam przypon stalowy głośni, powiedzmy 25 cm. Dosyć szybko zacinam, tak żeby starcie taki przypon. Na dłuższych nie robię. Tutaj jeszcze mam zresztą taki kawałeczek żyłki. A to jest taki bezpiecznik, ja to nazywam, że w razie zaczepu czy coś, to właśnie urywa mi się ta żyłka tylko. A reszta zestawu jest cała. Tak to wygląda. No i pojedynczy haczyk, powiedzmy chyba 3-0. I zakładamy płotkę jakkolwiek. Przeważnie zaczepiam tak za grzbiet albo za ogon. I zarzucamy. No myślę, dzisiaj trafiłem na pogodę szupakową. Nie ma za bardzo tego słońca, jest gdzieś tam za chmurami. Może tam od czasu do czasu lekkie przebłyski będą tego słońca, a tak to będzie głównie pochmurno. Dwa zestawy mam zarzucone, jeden na spławik. Tak jak widzieliście, szczupaczek na spławik był z gruntu.
przylaskami to jest, ale to jest z gruntu, no czasami jest przy dnie, czasami z gruntu. Wiadomo, no nie jest wszędzie równo, gdzieś tam zależy. Puszczam to mniej więcej z prądem. Wiadomo, w jednym miejscu przytrzyma się to na dłużej, w niektórych miejscach na krócej. Można powiedzieć, bardzo to powoli dryfuje. Mam następne pranie. Zestaw na całą rybkę wygląda tak. O, właśnie tak. Dwie kotwiczki. Pierwsza kotwiczka zaczepiona za ogon, druga jest tutaj dalej. No i podwieszone to jest taką pływającą kulką. Nad dnem będzie stało powiedzmy 20 cm w takiej pozycji. Stalka jest 30 cm. Tak będzie to wyglądało na dnie. Rzucamy. Jako sygnalizację brań na grunt używam takiego czegoś. To są takie sygnalizatory przyczepiane do wędki. W sumie to chińszczyzna, ale jako tako spełnia to swoje zadanie. Zaczepiamy tutaj za wędkę, no i przekręcamy. Wtedy uruchamia się tam, tutaj jakby włącznik, przekręcamy to. Tutaj jest takie kółko. Przekładamy tutaj żyłkę przez te kółko. Jak tam ryba ciągnie, wtedy piszczy i dodatkowo jeszcze diutka tutaj się świeci. No z pontonu tak średnio to się sprawdza. Znaczy sprawdza się, ale jest jeden problem, bo pontonem trochę rusza na boki, jak jest dosyć mocno naprężone. To jednak co chwila coś tam stryka, pyka, nie? Dobre to jest w brzegu, gdy wędki są jakby nieruchomo. Wtedy to naprawdę wskazuje tylko branie, a tak to troszeczkę woda napina linkę i już tam coś piszczy. Ale lepsze coś takiego niż nic. Właśnie używam czegoś takiego jako sygnalizację. Przepływał znajomy, mówił, że na chwilę troszeczkę dalej tam taka rzeczka spada. Kilka małych, niedużych szczupaczków złapał, czyli jednak ten szczupak jakoś tam żeruje, jest aktywny. Podejrzewam, że na spinning kilka mniejszych można by było chwycić. No ale nic, nastawiłem się dzisiaj tylko na wielkie sztuki. Spinning zostawiłem w domu. Spinning może będzie następnym razem, zobaczymy. Takie stacjonarne wybrałem łowienie, no po prostu na lenie. Ta sztuka i czekasz na branie. Mam branie na makrelkę. Będę ciął. So
coś, mam. Mamy go. Teraz muszę go delikatnie wyhaczyć. Muszę uważać na kotwicę, żeby mi pontonu nie przebił. No, dwie kotwice. Tak naprawdę tylko jedna trzyma. No i teraz mierzenie. Dziewięćdziesiąt pięć centymetrów. Piękna, pusta mamuśka. Wypuszczam. Taka rękawica, fajna sprawa. Teraz używam cały czas. Może te rękawice mam chyba ze 2-3 komplety. No ale czasami się nie używa tego, bo nie ma czasu, albo człowiek zapomniał wyjąć. No i wtedy ręce pokaratane. A tak. Kratane, a tak się używa takiej rękawicy, rączki są całe, fajna sprawa, nie jest duży wydatek, polecam każdemu chłopcy, szczupaku taką rękawicę, też na suma dobra sprawa, nie tylko na szczupaka, można używać też na suma. No nic, zarzucamy jeszcze raz. Makrelka niestety gdzieś popłynęła razem z pływakiem. Widziałem, gdzieś tutaj przepływała, ale to nic, dobrze, że mam jeszcze kilka pływaków. To montuję na nowo jakiś zestawik i do wody. Jest tak zimno, że nawet baterie w kamerze mi szybko siadają. Tam, jak widzieliście, ten szczupaczek 95 cm. Zmieniłem teraz miejsce. Stoję pod takim krzakiem, jest takie drzewo zwalone do wody. Zarzuciłem tutaj jakby koło tego drzewa. Mam nadzieję, że tutaj czai się jakiś predatorek.
na pewno się czai, tylko ciekawe, czy będzie jakieś branie. Bo niektórzy myślą, że w UK jest tyle ryb, te wszystkie filmy, zdjęcia. To nie jest tak do końca prawda, bo tych ryb nie jest nieskończenie wiele, tylko po prostu one są wypuszczane, no i jest szansa następnym razem złowić tą sztukę. Ale za każdym wypuszczeniem jest naprawdę... Miałem chyba branie. Nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Ruszy, bo czasami jest tak, że ten szczupak chwileczkę złapie przynętę, chwilę stoi, później dopiero robi odjazd. Tak jak mówiłem, za każdym wypuszczeniem ta ryba, nie mówię tutaj tylko o szczupakach, wiadomo, szczupaka nie ma tyle, co na przykład, to chyba branie. Jeżeli chodzi o szczupaka, to nie ma ich tak dużo, jest w każdym takim miejscu ileś tam sztuk tych większych, mniejszych. A jeżeli wypuścimy, to on pływa tam dalej, ale nie jest go tak na przykład dużo jak leszcza, jakieś płoci czy tam żany. To określona ilość po prostu, no nie jest tak dużo. Więc szanse na złowienie są jakby mniejsze niż na przykład brzany, leszcze czy innej ryby. Kręcimy tutaj troszeczkę łódką wiatr. No tutaj dziwne, bo ta wędka tak jakoś troszeczkę zadrgała mi kilka razy. No i niestety musimy kończyć na dzisiaj. Robi się dość ciemno, zbieram gratki i płynę do domku. Ogólnie jestem zadowolony. Wyprawa była udana, szczupaki były, jak widzieliście. Myślę, że następnym razem wybiorę się na sandacze, może na trupka, może na spinning, zobaczymy. Nie wiem, czy to będzie noc, czy dzień. Jak to będzie dzień, to chyba tylko spinning, mi się wydaje. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw komentarz, oczywiście łapkę w górę. Subskrybuj mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Jeszcze zaznacz taki dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Trzymajcie się, zapraszam na kolejne produkcje. Hej!